Twoje sukcesy w rozwiązywaniu problemów zaopatrzenia królewskich przyjęć w babeczki czy też chipsy, twoje dobre stosunki z magicznym ptakiem i przychylność króla wzbudziły niepokój Arbegli. Wie on, że pozycja jego jako czołowego doradcy może być zagrożona i postanowił przeprowadzić kontratak. Przychodzi pewnego razu do króla i mówi tak. Królu, jak ten ptak i ten przybysz są tacy mądrzy, to może niech rozwiążą zagadkę cen owoców. Tak, mówi król, niech rozwiążą. To jest coś, z czym nie mogliśmy sobie poradzić. Opowiedz im, Arbeglo, tę zagadkę. No i Arbegla opowiedział. Otóż, tydzień temu byliśmy na targu i kupiliśmy tam 2 kilogramy jabłek i 1 kilogram bananów. No i razem zapłaciliśmy 3 dukaty. Ale nie wiemy, ile kosztowały jabłka, ile kosztowały banany. Innym razem byliśmy znowuż na targu i tym razem kupiliśmy 6 kg jabłek i 3 kg bananów. I razem zapłaciliśmy 15 dukatów. No i zagadka jest taka. Ile kosztują jabłka za kilogram? Jaka jest cena jabłek? Jaka jest cena bananów? Patrzysz na ptaka. Ptak patrzy na ciebie, szepcze coś do króla, do ucha króla, a król mówi. No ptak mówi, zdefiniujmy jakiś niewiadomy i spróbujmy napisać układ równań, który opisuje te dwie sytuacje i spróbujmy może rozwiązać. No więc co, chcemy cenę jabłek i cenę bananów chcemy znać, więc może niech te nasze zmienne nazywają się J i B, czyli J to jest cena kilograma jabłek, no a B to niech będzie cena kilograma bananów. No i teraz pierwsze zakupy to co? Kupiliśmy 2 kg jabłek, czyli zapłaciliśmy 2 razy J. Prawda? To jest suma, jaką zapłaciliśmy za jabłka. Plus 1 razy B, czyli 1, można pisze 1 razy B. I to razem było 3. No, to są nasze pierwsze zakupy. No, z kolei drugie zakupy mówią, że kupiliśmy 6 kg jabłek, czyli 6J, plus 3 kg bananów, czyli 3B, i wydaliśmy 15 dukatów. No więc mamy tutaj układ 2 równań liniowych z 2 niewiadomymi. Spróbujmy może rozwiązać go, więc może spróbujmy rozwiązać go metodą przeciwnych współczynników, czyli co? Powiedzmy, że chcemy pomnożyć pierwsze równanie przez coś takiego, żeby zlikwidować J, czyli tu mamy 6, tu mamy 2, czyli musimy pomnożyć przez minus 3. Czyli nasze równanie mnożymy, obie strony mnożymy przez minus 3 i wtedy nasze równanie jest tak. Minus 3 razy 2J to jest minus 6J. Potem jest minus 3 razy B, czyli minus 3B. I potem jest minus 3 razy 3, czyli minus 9. No dobrze, i teraz możemy te równania dodać, prawda? Dodamy je do siebie, to wtedy nie będzie jotów, czyli tu będzie 0 razy j. No proszę, ale b również, prawda? Tu jest 3b, a tu jest, czyli b też się zredukuje, plus 0 razy b. I tu jest 15 minus 9, czyli 6. Czyli po dodaniu stronami tych równań dostaliśmy równanie 0 razy 0 równa się 6. Patrzysz nieco zaskoczony na ten wynik. Co tu się dzieje? Myślisz sobie. Przecież żadna wartość J czy B nie uczyni, żeby 0 było równe 6. To jest nieprawda. Co tu właściwie się dzieje? Patrzysz na ptaka. Ptak coś szepce, a król mówi tak. No, ptak mówi, że ten układ równań chyba nie ma rozwiązań.
bo przecież 0 nie jest 6, czyli nie ma takich J i B, które spełniają ten układ równych. I żeby to zobaczyć, to może narysujmy oba te równania w układzie współrzędnych. No, jak ptak radzi, to tak zrobimy. Spróbujemy narysować te dwie proste opisywane tymi równaniami w układzie współrzędnych. Więc pierwsza to będzie może, tu będzie na tej osi będzie B, a na tej J, czyli nasze pierwsze równanie 2J, może troszeczkę 2J plus B jest równe 3. Czyli co? Chcemy teraz tak, B przerzucimy sobie na drugą stronę, czyli od obu stron odejmujemy B. Co nas prowadzi do równania 2J równe minus B plus 3. No i dzielimy przez 2. I pierwsze równanie opisuje prostą J równe minus B przez 2 plus 3 drugie, więc może wykreślmy teraz tą prostą. Czyli tak, tu może nie będzie 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Żeby mieć prostą, to potrzebujemy dwa punkty, czyli tak, jak B jest 0, to J jest 3 drugie, czyli tutaj. 3 drugie pomiędzy 1 i 2. No i powiedzmy, jeżeli B jest 2, to minus 1 plus 3 drugie, czyli 1 druga. Czyli B jest 2, czyli to jest taka prosta. Prawda? Współczynnik kierunkowy jest minus 1 druga i jest przesunięta do góry. Dobrze. To jest prosta opisana pierwszym równaniem. Teraz spróbujmy narysować prostą opisaną drugim równaniem. To jest prosta 6J plus 3B jest równe 15. Czyli podobnie co 3B na drugą stronę, czyli odejmujemy od obu stron 3B. Czyli tak, mamy 6J równe minus 3B plus 15, dzielimy przez 6. I otrzymujemy równanie prostej J równa się minus B przez 2 plus 15 szóstych. 15 szóstych można jeszcze przez 2 podzielić, nie można, przez 3 można podzielić, prawda? To jest 5 drugich. To spójrzmy teraz, to jest prosta, która ma ten sam współczynnik kierunkowy, czyli to są proste równoległe, prawda? Natomiast inny punkt przecięcia z osią Y, czyli ta druga prosta, jak B jest 0, to J jest 5 drugich, czyli 2 i 1 druga, 2 i 1 druga, to jest tu. No i powiedzmy, jak B jest 3, tak? Czy też może 2, jak B jest 2, to jest 3 drugie. 3 drugie, czyli tu. Czyli to jest prosta, która jest równoległa do tej prostej. Co to oznacza? No, proste równoległe się nie przecinają, wobec tego ten układ równań nie ma rozwiązań. Tak? Czyli oba te równania opisują nam proste równoległe, i one się nie przecinają. No, czyli widać, że nie ma żadnych J i B, które by uczyniły to równanie prawdziwym. 0 nie może być równe 6. A więc Arbegla, zwracasz się do Arbegli, a więc albo nas oszukałeś, Arbeglo, lub też ceny jabłek lub ceny bananów lub obie te ceny, ceny obu tych produktów zmieniły się pomiędzy tymi zakupami, dlatego że te informacje nie są ze sobą spójne. No, niemożliwe jest, aby przy tych samych cenach jabłek i bananów raz wydać 3 dukaty, raz 15. Więc albo, Arbeglo, się pomyliłeś, albo zmieniły się ceny, albo specjalnie próbowałeś nas oszukać. No i teraz, jeżeli jeszcze raz popatrzymy, może popatrzmy jeszcze raz na te równania. Prawda? Czym się różni pierwsze niebieskie równanie od drugiego? Jeżeli niebieskie równanie podzielimy przez 3,
Czyli podzielimy je przez 3 tutaj. Czyli razy 1 trzecia. To co dostaniemy? To dostaniemy 2j plus b równe 5. Czyli lewa strona tego równania no jest taka sama jak lewa strona pierwszego równania, a prawe strony są równe. Znaczy nie może być jednocześnie, czyli po lewej stronie mamy pewną liczbę. 2j plus b to jest pewna liczba. Teraz pierwsze równanie mówi, że ta liczba jest równa 3, drugie równanie, że ta liczba jest równa 5. No oczywiście nie ma takich liczb, które są jednocześnie równe 3 i 5. Czyli ten układ równań nie ma rozwiązań, czyli to jest sprzeczny układ równań. Czyli tak jak mówiłem, no albo Arbegla się pomylił, albo celowo oszukał ciebie, żeby wprowadzić ciebie w zakłopotanie i skompromitować cię przed królem, albo też ceny jabłek i bananów zmieniły się pomiędzy jednymi a drugimi zakupami.